Wiktor jest osobą na pewno, która zjednuje sobie ludzi. Zawsze wesoły, już od dzieciaka lubił sobie robić jaja. Wiktor przede wszystkim jest typowym luzakiem. Nikogo nie udaje, zawsze uważałem go za niebieskiego ptaka. On zawsze chodził swoimi drogami, on jest cały czas sobą. Myślę, że jego strategia była taka, że po prostu prześlizgiwał się na początku. Wiktor, 0 nominacji. Potem dopiero odpalił i pokazał prawdziwego siebie. Nagle się zaczęły imprezki, tutaj już mógł pokazać właśnie te swoje ruchy taneczne, bo zawsze nie boję się tego słowa, bo po prostu leciały na niego dziewczyny, jak widziały, jak Wiktor się rusza. Podrywaczem jest, owszem, ale nie jest takim bezczelnym podrywaczem, nie jest to typ podrywacza, że tam złapie dziewczynę za tyłek czy coś w tym stylu, tylko on to robi tak po prostu z klasą, że tak powiem. Cieszę się, że jesteś przy mnie. No, to jest najważniejsze, no i tyle. Jesteśmy na etapie gestów, czynów, po spojrzeń. Także idzie dobrze, no, powolutku, ale idzie. Syf, zasypiam, a ty przyszłeś i mi robiłeś gorzki żal. Jeśli prawda, chciałem się tylko upewnić, czy mnie kochasz. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, to ja już nie wiem, to już wie najlepiej pewnie sam Wiktor. I co, live chat? O! Was it a good surprise? Oh my god, it's the best surprise. To jest ten Team Esther, uważam, że jest to kobieta stworzona dla niego. You don't want to be with me? I would be so... Yes, I'm not want to be with you. Okay. Wydaje mi się, że jednak ta Esther to jest taka kobieta, która jakoś tak to właśnie wyprostuje wszystko, że pasuje do niego. Moim zdaniem pasuje i jak najbardziej jestem za tym, żeby wszystko im się udało. Znamy się z Wiktorem od podstawówki, już ponad 20 lat. W szkole nazywali nas mafią? Oczywiście nikogo nie zabijamy, ani nie kradniemy samochodów, tak? Wow. Orłami nie byliśmy, tak bym to określił. Nas też z Wiktorem bardzo łączył temat futbolu. Kopaliśmy w piłkę razem, jesteśmy, no jak bracia, można powiedzieć. Wiktor, internauci zdecydowali w głosowaniu, że to ty otrzymujesz złoty bilet. Jesteś w wielkim finale. Gratuluję. Jestem z jego dumny. Myślę, że tą robotą, którą wykonuję, zdecydowanie zasługujesz na to, żeby wygrać. Jak najbardziej. Na co Wiktor przeznaczy wygraną? No na pewno nie jest to raczej osoba taka bardzo ostateczna, która gdzieś tam będzie myślała o budowie domu czy sadzeniu drzewa. Mam nadzieję, że na długi, które nam tutaj z kolegami wisi. Bawi się za darmo, tak jest nauczony. Ale myślę, że odda nam prędzej czy później, także liczymy, że wygra tym bardziej.